Szanowni Państwo, pomimo pogody deszczowej, witamy Was w Komornej, w gminie Obrazów, w powiecie sandomierskim. Sytuacja w rolnictwie, sadownictwie wraca jak bumerang. W dniu dzisiejszym jesteśmy tutaj po to, aby upomnieć się o rolników, sadowników, szczególnie producentów wiśni. Są z nami posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego Koalicji Polskiej, jest z nami prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. Są również posłowie Ireneusz Raś, Czesław Siekierski i europoseł Adam Jarubas. Dzisiejsza konferencja prasowa dotyczy sytuacji głównie jeśli chodzi o sprzedaż wiśni oraz jabłek. Aktualnie sytuacja za wiśnie do tłoczenia, ta cena wynosi 70 groszy do 80. Dodam, że koszty zbioru wynoszą od około 50 groszy, jeśli chodzi o zbiór mechaniczny. Cena na wiśnie do mrożenia waha się od złotówki do złotych 30. Koszt zbioru około 70 groszy, 80 groszy. W tym momencie sytuacja stwarza to, że wiśnie mogą być w ogóle nie zebrane, ponieważ nie ma rąk do pracy, natomiast cena zbioru przewyższa zupełnie koszty nakładów produkcji. Podobnie sytuacja, jeśli chodzi o jabłka. Jabłka piękne z komór chłodniczych są wysypywane na przemysł po 30 groszy. Tegoroczna cena na dziś jabłek przemysłowych to 30 groszy. Wzrosły koszty produkcji. Sytuacja jest tragiczna. Dlatego tu dziś jesteśmy, bo Polskie Stronnictwo Ludowe jest jedynym ugrupowaniem, które upomina się o los rolników, sadowników. Musimy zrobić wszystko, aby życie na wsi było opłacalne i aby młodzi ludzie nie uciekali stąd, aby ta ziemia sandomierska, grójecka, każdy kawałek Polski był miejscem godnym do życia, mieszkania. Oddaję głos koledze prezesowi. Dzięki wielkie. Moi drodzy, po raz kolejny jestem w powiecie sandomierskim. Jestem tutaj zawsze, kiedy jest trudna sytuacja, kiedy trzeba wspierać. To nie jest tak, że to jest wydarzenie, jak jest kampania wyborcza, jak ktoś chce sobie robić jakąś promocję polityczną. To się zajmuje takimi kwestiami. Dzisiaj zajmują się ci tylko, którzy od lat są tutaj razem z sadownikami, razem z polskimi rolnikami, gospodarzami. Ta cena jest nieprzyzwoita. Ona jest po prostu haniebnie niska. Ona nie daje możliwości przeżycia ani utrzymania swojego gospodarstwa. Jak tutaj wchodziłem, podszedł do mnie jeden z gospodarzy, jeden z sadowników i pokazał kartkę z datą 4 sierpnia 2021. I była tam cena. 70 groszy za kilogram. Sprzedał ponad 400 kilogramów. Za 1 kilogram 70 groszy. 50 groszy to jest zbiór tego. Resztę trzeba włożyć w nawozy, trzeba włożyć w opryski, trzeba dać też zarobić z tymi, z którymi się współpracuje. Bo polski chłop, polski gospodarz to nie jest wyzyskiwacz, to nie jest oszust i nie może być tak traktowany, a dzisiaj jest tak traktowany. Oczekujemy natychmiastowych działań od rządu, bo cena wiśni konsumpcyjnej, tej wiśni do mrożenia również, to jest około złotówki, może złoty 30 czas, ale zbiór tej wiśni ręczny to jest złotówka. Mechaniczny zbiór to jest 50 groszy, a sprzeda się ją za 70. Cena dzisiaj jabłek 30 groszy, za chwilę to może góra będzie, jak będzie pełny zbiór, 60 groszy. To jest kompletnie nieopłacalne, a jesteśmy krajem, który słynie z sadownictwa, z najlepszych polskich jabłek, z najlepszych polskich wiśni, wspaniałych owoców miękkich. Dzisiaj może tylko porzeczka jest czarna, w jakiś sposób opłacalna, malina, ale wszystkie inne owoce miękkie są po prostu przy tych cenach kompletnie nieopłacalne. Rolnicy są tu jeszcze dzisiaj, moi drodzy. I to chcę powiedzieć do naszych konsumentów. Do wszystkich tych, którzy kochają polską żywność, do naszych rodaków. Mamy wspaniałych sadowników, rolników, ale oni nie wytrzymają tego, jeżeli będzie takie dyletanctwo w rządzie. Ja nie wiem, czy ktoś jest w stanie powtórzyć nazwisko ministra rolnictwa. Bo go nikt nie widział, moi drodzy. On był kiedyś tutaj na Sandomierszczyźnie? Nie był. Był w Grójcu? Był na Sądecczyźnie? Spotykał się z sadownikami? Czemu go tutaj nie ma? On tutaj powinien być dzisiaj. Gdzie jest komisarz do spraw rolnictwa? Eko! On tylko jest fanatykiem tych czasem nawet bardzo ekologicznie idących niebezpiecznie, którzy chcą zakazywać promocji polskiej wędliny, polskiego mięsa. Wczoraj rozmawiałem ze związkiem właśnie producentów mięsa, którzy obawiają się, że promocja polskiego mięsa też będzie zablokowana. Oczekujemy następujących działań, moi drodzy. Po pierwsze, pokazania, gdzie jest Narodowy Holding Spożywczy.
bo ci rolnicy, ci sadownicy pojadą i sprzedadzą tam. Niech ten Narodowy Holding Spożywczy wyjdzie z ukrycia. Bo to nie jest możliwe, chyba nie wierzymy w to, że 6 lat ten wspaniały rząd, który kraj mlekiem, miodem płynący nam zafundował, za który się modli połowa Polski, nie stworzył Narodowego Holdingu Spożywczego. Przecież to chyba nie jest możliwe. On musi być gdzieś, ten Narodowy Holding Spożywczy. Nawet my wyznaczymy nagrodę jako Polskie Stronnictwo Ludowe za odnalezienie Narodowego Holdingu Spożywczego. Może to być trudne jednak, drodzy Państwo, ponieważ nie ma czegoś takiego. To była bujda na resorach, to była obietnica bez pokrycia. Zakłady polskie zostały sprzedane. I to w ostatnim czasie na przykład. Firma Apple. I to nie kupił je Narodowy Holding Spożywczy, tylko kupili je Chińczycy. Czyli rząd chiński, a nie rząd polski. I to jest kolejne oszustwo. Gdzie są ceny minimalne gwarantowane? Gdzie są podniesione dopłaty bezpośrednie? Gdzie jest interwencyjny skup? To wszystko było obiecane nie rok, nie 2 lata temu i nie 5. Tylko przed wyborami w 2015 roku. My byliśmy rozliczani, moi drodzy, za każdy najmniejszy nawet błąd. I za nasze niedociągnięcia przepraszam, bo nie byliśmy pewnie idealni. Ale my mieliśmy 8% poparcia, 7-8% poparcia. Ten rząd ma pełnię władzy od 6 lat. I na wsi dostał 60% poparcia, albo i 70% w niektórych miejscowościach. To naprawdę jest zobowiązane. I co zafundował rolnictwu w ostatnim czasie? Piątkę Kaczyńskiego, moi drodzy. Zapomnieliście już? To nie było tak dawno, to była jesień ubiegłego roku. 5 punktów dla polskiego rolnictwa. Likwidacja de facto, zaoranie rolnictwa, likwidacja hodowli, brak rynków zbytu. Domagamy się interwencji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, bo może tu jest jakaś zmowa cenowa, bo to jest nie... ta cena jest aż tak niska, że kilkanaście lat temu były wielkie protesty, jak kilogram wiśni był po 1,60 zł. A dzisiaj jest po 70 groszy. Co ze skandlem zagranicznym? Gdzie dzisiaj są nasi partnerzy? Gdzie jest dzisiaj nasz rynek zbytu? Unia, która kiedyś jeszcze była dobrym miejscem do zbycia, już sama ma coraz więcej sadu. Bałkany, urodza. Więc zostajemy dzisiaj w trudnej sytuacji. I ja się chcę upomnieć, zadać pytanie rządowi. Co z handlem dla Rosji? Bo Amerykanie, Niemcy, Rosjanie, Nord Stream kończą. Nord Stream 2 powstanie. Ponad naszymi głowami. I tutaj nie widzę jakiegoś targania szat ze strony polskiego rządu, oprócz oświadczeń dyplomatycznych. To wszyscy zarabiają, wszyscy z Rosją robią interesy, a my stoimy z boku. I co się z nami za chwilę stanie? Znaczy będziemy zupełnie pominięci w najważniejszej dziedzinie gospodarczej, która jest stricte polska, która jest naszą marką narodową, czyli polska żywność. Domagamy się odblokowania handlu z Rosją. Zacznijmy od małego ruchu granicznego. My dzisiaj nie mamy gdzie sprzedać swoich najlepszych produktów. I nie widzę żadnych działań promocyjnych na tym polu. Domagamy się zawnioskowania do Brukseli, bo gdy był urodzaj jabłek, jak my rządziliśmy, była pomoc z Brukseli. Mamy swojego komisarza do spraw rolnictwa. Pytam się ekspertów, nie polityków teraz, tych, co tutaj stoją. Co zrobił Wojciechowski od 2019 roku, kiedy jest komisarzem Unii Europejskiej? Jeden przykład działania dla polskich sadowników, polskich rolników. Gdzie są podniesione dopłaty? Miały być zrównane z niemieckimi. Moi drodzy, skończył się czas wiecznego czekania na efekt. Skończył się czas wiecznego czekania na efekt. I w deszczu, i w słocie, i w śniegu, jak trzeba będzie. Będziemy walczyć o to, żeby przywrócić normalność. Nie ma rozwiązań idealnych i wiemy, że nie wszystko zależy też od rządu. Bo my nie jesteśmy tak obłudni i tak populistyczni jak niektórzy, którzy powiedzą, że wszystko się da rozwiązać w jeden dzień. Nie, ale grupy producenckie były swego rodzaju pomysłem. Zostały zlikwidowane, bo wysłano na nie prokuraturę. A zamiast wysłać pomoc, też na P, ale dużo lepsze efekty daje pomoc niż jakiekolwiek działania, które jak widać po latach nie przyniosły wielu rozstrzygnięć. Moi drodzy, mówię to w emocjonalny sposób, ale ja tych ludzi znam od lat. Byłem tutaj, jak było wymrożenia. Byłem tutaj, jak był klęska urodzaju w jabłkach. Z roku na rok się powtarza sytuacja. Ubezpieczenia i na koniec nasze propozycje.
Fundusz gwarantowanych dochodów, które stabilizacji dochodów rolniczych, ubezpieczenia gwarantowane, dopłaty do ubezpieczeń. Wiecie, ile było minut na to, żeby się zgłosić do dopłaty do ubezpieczenia? 2-3 minuty. To jak ktoś miał krótkie nazwisko, to się załapał. Ale ja ze swoim nazwiskiem i ktoś, kto ma takie nazwisko, bez szans, bo to nie zdąży człowiek wpisać nawet tego. Więc tak to wygląda. I ta ustawa jest złożona, podobno ma być ten Polski Ład. No to to jest punkt numer jeden dla Polskiego Ładu. Kolejna sprawa. Minister rolnictwa musi być w takich sytuacjach aktywny. Rozmawiać z tymi, którzy przetwarzają. Przetwórniami, dużymi firmami. Są duże firmy i polskie, i zagraniczne tutaj działające. Potrzebna jest ta rozmowa. My tu będziemy wnioskować o to w Sejmie, tak jak skutecznie. Jako jedyny reprezentant rolników w Senacie, moi drodzy. Bo tam nie ma Konfederacji w Senacie. Tam nie ma Agrounii. Tam jest tylko PSL i Koalicja Polska. Z tych, co stanęli w obronie przed piątką Kaczyńskiego, przed piątką przeciw rolnictwu. I my to tam w Senacie zablokowaliśmy. Jakby nas tam nie było, piątka Kaczyńskiego dzisiaj byłaby weszła w życie. Oczywiście byłyby protesty, byłoby oburzenie, ale to by weszło w życie. Jest potrzebne działanie i to działanie podejmiemy, żeby te sady, które widzicie za nami, dzisiaj pełne wspaniałych owoców, nie zmarnowały się. Żeby historia tej ziemi sandomierskiej, grójeckiej, sądeckiej, historia polskiego sadownictwa nie została zakończona w tym dziesięcioleciu, bo taka ryzyko istnieje, że po prostu kolejne pokolenia nie będą miały już czego uprawiać, bo się kompletnie nie będzie to opłacać. Nie traćcie wiary, też chcę powiedzieć do tych rolników, co tutaj są, do tych sadowników. Lepsza Polska i lepiej rządzona przez ludzi, razem z ludźmi, jest możliwa i taka będzie. Pan poseł Czesław Siekierski, prosi was. Proszę państwa, musimy wziąć pod uwagę, że na niskie ceny produktów rolnych nakłada się wysoka inflacja i bardzo znaczący wzrost kosztów produkcji, jeśli chodzi o ceny tu wspomnianej energii, ceny paliw. To się przekłada na ceny nawozów, środków ochrony roślin. Stąd jest tak mała opłacalność, czy właściwie opłacalności nie ma. I dlatego tak ważny jest ta inicjatywa poselska Polskiego Stronnictwa Ludowego o stworzeniu Funduszu Stabilizacji Dochodu, który mógłby wspierać w takich sytuacjach rolników. To po pierwsze. Po drugie, ja spróbuję odpowiedzieć prezesowi na pytanie, gdzie był minister rolnictwa przez te 6 lat, kiedy został zapowiedziany, zostało stworzenie Narodowego Holdingu Rolnego, Rolno-Spożywczego. Otóż najpierw zajmował się wyborami prezydenckimi, później wyborami do Sejmu i dzięki działaniom minister rolnictwa zajmował się sprawami politycznymi, a nie zajmował się sprawą związanymi z ekonomią, z gospodarką w rolnictwie. I musimy sobie też wyjaśnić tutaj, że i wybory prezydenckie, i wybory do Sejmu wygrał pan prezydent Duda i PiS dzięki istotnemu wsparciu, jakie udzieliła polska wieś i rolnicy. Tylko trzeba też pamiętać o tym, że teraz oni zapomnieli o tym. I to myślę, że wrócimy do tego i to musi być, ta pamięć musi wrócić. Jeśli chodzi o holding, to właściwie brak przez tyle lat, brak koncepcji i brak działań, a rzeczywiście holding mógłby dokonywać wsparcia przetwarzania tego nadwyżki, czy owoców miękkich, czy jabłek, bo produkcja półproduktów czy przetworów daje szansę, bo to nie jest towar, który się przetworzony, który się zmarnuje, tylko on może być później wykorzystany na rynku. Od tego są agencje, które mogłyby finansować ten na pewien czas, do momentu, kiedy nie będzie sprzedaży tych przetworzonych produktów. Wreszcie problemy samych rolników, bo my popieramy protesty rolników, bo rolnicy muszą także upomnieć się jako o swoje prawa, o problem dochodów, bo dochody rolników są
na bardzo niskim poziomie. Takiej sytuacji nie było od wielu lat. My oczywiście będziemy ten problem podnosić i pewnie także damy temu wyraz na najbliższym posiedzeniu Sejmu 11, bo po prostu temat jest, czy sytuacja rolników jest mało znana, jeśli chodzi o i społeczeństwo, i także rządzących, bo rządzący zajmują się czym innym. A więc no, problem także takiego merytorycznego podejścia, o czym wspominał prezes ministra rolnictwa, że minister rolnictwa jest niewidoczny i właściwie nie ma koncepcji działań. To nie jest tak, że rynek te problemy załatwi. Państwo musi dokonywać pewnych działań interwencyjnych, wspierać pewne procesy i to jest obowiązek państwa i to dopuszcza Unia. Unia może nawet finansować takie działania, tylko po prostu musi być także, muszą być inicjatywy ze szczebla rządu, ze szczebla krajowego, aby one zostały zaakceptowane i została wyrażona zgoda na ich wdrożenie na szczeblu unijnym. Prawda jest taka, że w tej chwili oprócz tej pomocy, która jest, jest także pewne zagrożenie ze strony Unii. Mówię tu o Zielonym Ładzie, który zakłada istotne obniżenie poziomu zużycia nawozów, środków ochrony roślin, co pogorszy konkurencję polskich rolników. Bo jeśli się zakłada obniżenie o ileś tam procent, 25, później nawet do 50, to my jeszcze mamy niskie zużycie środków ochrony roślin i nawozów i obniżenie u nas o ileś tam procent daje ogromne obniżenie możliwości produkcyjnych. No bo co innego, jeśli to zużycie substancji aktywnej w Holandii jest wysokie, to obniżenie nie powoduje takich działań jak w przypadku naszym. A więc potrzeba wspólnych działań, tylko potrzeba przede wszystkim aktywności rządu. My jako stronnictwo, jako posłowie stronnictwa Koalicji Polskiej poprzemy działania rządu w tym zakresie. Są nasze ustawy, projekty ustaw. Jeśli rząd nie ma własnej, nie sięgnie po nasze, a my będziemy współdziałać, żeby rozwiązać tą trudną sytuację, jaka jest w rolnictwie, jaka jest na wsi, a szczególnie teraz, kiedy mówimy o sytuacji na rynku owocowym. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. Bardzo prosimy o zabranie głosu przez sadowników. Szanowni Państwo, my już nie wiemy, do kogo mamy się skarżyć. My już bankrutujemy. Jeszcze rok, dwa. Tych pięknych sadów może nie być. To, co dzisiaj nam proponują ceny za wiśnie, to jest karygodne. Przecież to nie producent zarabia, tylko robotnik czy kombajnista. A obiecywano nam tak, że będzie tak dobrze. Przetwórca zarabia. Dziękujemy w tej chwili przedstawicielom Polskiego Stronnictwa Ludowego, że chociaż z nami oni się spotkali i wysłuchają tych naszych skarg. Martwię się o moich następców, którzy zdecydowali zostać. Młodzi ludzie z wyższym wykształceniem zainwestowali i czy oni mają przyszłość tutaj na wsi? Przecież jak dalej będzie, to ta wieś umrze. Apelujemy do rządzących, których nie słyszymy. Nie słyszymy, a temat rolnictwa jest całkowicie pomijany. Żeby zauważyli nas, że nam się dzieje krzywda. Dzisiaj nawet ta pogoda z nami płacze. Ale nasza cierpliwość też jest niedługa, bo historia lubi się powtarzać. My nie zapomnimy tego. Szanowni Państwo, ta cena nam uwłacza. Ja wczoraj z żoną zbierałem wiśnie, tu bo ja jestem z tą karteczką, 415 kilo, razy 70 groszy. Łatwo policzyć, ile nam wyszło na dniówkę, ale wiśnia nie rośnie za jeden dzień. Trzeba było ją nawozić, trzeba było ją przeciąć, no i zebrać. No, zbiór jest chyba może najkosztowniejszy z tych wszystkich, ale nie wiem, co powiedzieć. Rolnicy, mieliśmy 2 lata z rzędu przemarznięcia. Jeśli byśmy mieli pieniądze, to byśmy nie zbierali tej wiśni za te pieniądze, za nic. No. Ale nie wiem, zaczynam być wzruszony, ale chcemy mieć na chleb po prostu. Dziękuję. Szanowni.
głos się załamał. Szanowni Państwo, to, że tu jesteśmy, nie jesteśmy po to, żeby uprawiać politykę. Jesteśmy po to, by upominać się właśnie o los takich ludzi, jak kolega wcześniej przemawiający. Ten rok jest tragiczny. Dodam, że było pełno nadziei. Wiosna, nasz sandomierski rynek zalały ogórki z Rumunii. Następnie sadownicy liczyli na cenę czereśni. Sytuacja identyczna. Wprowadzono masę czereśni z Rumunii, gdzie cena automatycznie na rynku spadła. Jabłko na dzień dzisiejszy jest wysypywane z pięknych komór, piękna jabłka po 30 groszy. A temu wszystkiemu to wszystko dobijają straszne ceny, jakie wzrosły, jeśli chodzi o środki ochrony roślin, nawozy, paliwo, robociznę. Jesteśmy tutaj po to, aby się upominać o mieszkańców ziemi sandomierskiej, o rolników, sadowników, którzy bardzo ciężko pracują. I aby ta ziemia była ziemią, w której młodzi ludzie zostają i tutaj widzą miejsce dla swojej przyszłości. Prosimy i błagamy o to, aby w końcu ktoś zajął się sprawami naszych mieszkańców. Czy są jakieś pytania, jeśli chodzi o naszych gości? Ja mam takie pytanie, czy ktoś jest, kto ma umowę z Samborem? Do czego nawiązuję? Ja się spieszyłem, nie zabrałem ze sobą pisma. Przedwczoraj otrzymałem pismo od lokalnego przetwórcy, który obiecuje mi 15 groszy za jabłko przemysłowe. Cena 15 groszy. Podejrzewam, że jeżeli ktoś będzie chciał, nie opłaca się zbierać w żaden sposób, bo nawet chciał znająć kogoś, to ktoś nie zarobi na swoją dniówkę, nie uzbiera tego. Jest to przedwczoraj pismo otrzymane od lokalnego przetwórcy. Będzie nie mniej niż 15 groszy. No po zakład, to dobrze powiedział, bo nie wiemy ile będą skupy. Jeżeli to będzie, to naprawdę jabłko zostanie całe. To znaczy te firmy przetwórcze są zobligowane wystawiać przed sezonem ceny minimalne. To tak jak praktycznie przez 4 czy 5 zakładów cena minimalna, która zostanie tak jak rolnicy mają umowę bezpośrednią, czy firmy współpracujące. To cena minimalna jest 20 groszy, a Sandor wystawił 15 groszy. Minimalna cena. Że poniżej tej oni nie będą kupować. Ale jeżeli cena w tej chwili, gdzie tych jabłek nie ma, jest ceną 30 groszy, to jaka będzie, proszę zadać sobie pytanie, jaka będzie cena w sezonie za 30 dni, jeżeli tych jabłek będzie tak normalnie jak tych wiśni, bo tych wiśni jest normalnie, nie jest za dużo, bo tam gdzie są niższe tereny, to tych wiśni jest dużo mniej, tylko tutaj w rejonie Obrazowa, gdzie jest teren dużyszy, to tych wiśni jest normalnie, tu te drzewa się nie łamią, żeby ten zbiór był 100%. Zbiór jest na poziomie 80-90%. Ale na względu tego, jak pomijamy tereny, że teraz trzeba zbieramy tylko mechanicznie i ten zbiór mechaniczny jest w granicach 50 groszy, to cena rolnikowi 70 nie pokrywa niczego. Tym bardziej, że po prostu firmy w związku z taką sytuacją obniżają zakupy. Obniżają, bo pogoda jest w tej chwili taka, za tydzień w rejonie Sandomierza będzie wysyp tej wiśni i nie będzie naprawdę nikt od tego kombajnu miał żebra. Nikt nie odbierze, bo w tej chwili skupy dzielą po 5 kistenów. A 5 kistenów, jak dostanie rolnik, to jest praktycznie praca kombajnu na 1,5 godziny. To 10 godzin, jak ona pracować, to co on będzie zbierał? Jak nie, on nie ma możliwości dostania więcej. Bo praktycznie kupują dwa zakłady na terenie Sandomierza, gdzie jest 4 czy 5. Dziękuję bardzo. To jest, myślę, chyba najlepsze podsumowanie tego wszystkiego, co widzimy i jaki jest obraz. Tak jak powiedział poseł Siekierski, my już na najbliższym Sejmie interweniujemy, nie tylko będziemy zadawać pytania. To jest skuteczne, bo ostatnio jak tutaj robiliśmy konferencję, skutek przyszedł, nie tak jakbyśmy chcieli, ale przyszedł. I zrobimy wszystko, żeby tak było i w tym wypadku. No, to, co możliwe, trzeba ratować teraz, ale trzeba myśleć o kolejnych latach, umowach kontraktacyjnych, na godną, gwarantującą przynajmniej delikatny zarobek, bo ja nie mówię o dużym zarobku, ale taki, który daje szansę na utrzymanie tych gospodarstw, które tutaj są, tych sadów, które tutaj są. Dziękuję, że wy wciąż jeszcze macie siłę i robicie to, pomimo że to ciężko jest czasem słowa się wydusić, jak jest źle. I
wierzę, że naprawdę wspólnie możemy uporządkować rolnictwo polskie, europejskie i nadać taki wymiar, żebyśmy mieli bezpieczeństwo żywnościowe i opłacalność pracy na wsi. Bez rolnictwa Polska zginie. Ja jestem o tym niestety przekonany. Pana prezesa, żeby jak już będziecie w tym parlamencie, to spróbujcie wywołać do głosu ministra rolnictwa, żeby się ze zdjęcie zrobili. Zobaczcie, no to ja też bym go z chęcią, bo nigdy jeszcze nie miałem okazji rozmawiać, bo on tam też takimi opłotkami chodzi w Sejmie, żeby nas nie spotkać. Pamiętamy jednego, któremu się przeważnie zasypiało. A, to ten tam. Tegośmy zapamiętali. To tego może tam spotkać teraz poseł Jarubas i tam go będzie. Dziękuję, że jesteście. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy państwu bardzo.